finał. Pomiędzy mistrzem Europy, Francuzami, grają w błękitnych koszulkach i białych spodenkach, a dwukrotnymi mistrzami świata, piłkarzami Republiki Federalnej Niemiec. Na stadionie w Guadalajarze nie ma kompletu widzów. Około 60 tysięcy sympatyków zasiadło na trybunach, a Państwo widzą, kto prowadzić będzie to spotkanie. A więc arbitrem głównym jest Włoch Luigi Agnolin, który już trzeci mecz prowadzić będzie jako arbiter główny. Jego partnerami na liniach są Zoran Petrowicz z Jugosławii i Lajos Nemet z Węgier. Sędzią rezerwowym jest Meksykanin Marco Dorantes. Drużyny grają w następującym zestawieniu. Francuzi w bramce Joël Bat. W obronie już na prawej stronie po jednym spotkaniu przerwy William Ayash, numer 6 Maxime Bossis, numer 4 Patrick Batiston, numer 2 Manuel Amoros, który dzisiaj gra na lewej obronie. Druga linia w etatowym, standardowym zestawieniu: Jean Tigana numer 14, Alain Gillet numer 12, Michel Platini numer 10, Luis Fernandez numer 9. I w ataku Janik Stopyra z 19 i Bruno Bellon numer 16. A więc nie gra Dominique Rostot, który jest piłkarzem rezerwowym. Większe zmiany zaszły natomiast w zespole RFN. W miejsce Bertolda, ukaranego czerwoną kartką, występuje Andreas Breme na prawej obronie, ma numer 3. W bramce naturalnie Harald Schumacher. Partnerami Bremego są Karl-Heinz Förster numer 4, Dietmar Jakobs numer 17 i Norbert Eder numer 6. I na lewej obronie Hans-Peter Briegel. W drugiej linii oglądamy ponadto Wolfganga Rolfa numer 21, Feliksa Magata numer 10 i Lothara Mateosa numer 8. W przodzie kapitan drużyny Karl-Heinz Rummenigge numer 11 i Klaus Allof numer 19. Feller jest lekko kontuzjowany i jest dzisiaj piłkarzem rezerwowym. Wielki rewanż za hiszpański mundial. W półfinale te dwie jedenastki spotkały się także. Mecz niezwykle dramatyczny. W normalnym czasie było w Hiszpanii przed 4 laty 1-1. Potem dogrywka, w której Francuzi prowadzili już dwoma bramkami. Piłkarze RFN doprowadzili do remisu i wygrali rzutami karnymi. W zespole francuskim występuje aktualnie 6 piłkarzy, którzy brali udział w tym meczu, a więc Amoros, Bossis, Tigana, Gires, Platini i Batiston. Także 6 zawodników RFN grało w tym meczu. Są nimi Schumacher, Briegel, Förster, Magat, Rummenigge. Rezerwowym jest ten 6 Lidbarski. Temperatura powyżej 20 stopni, nie ma słońca, jest dosyć pochmurno. Przez większą część wczorajszego dnia, a także przez noc w Guadalajarze padał deszcz. Piłkarze Francji uchodzą za faworytów tego pojedynku. Zwycięstwo nad Brazylią, nad faworytem numer 1 meksykańskiego mundialu. To wszystko spowodowało, że akcje Francuzów są bardzo wysoko cenione. Wszyscy twierdzą, że Francuzi będą mistrzami świata. Być może uczynią to po raz pierwszy w historii swego futbolu. Ale przedtem muszą pokonać piłkarzy RFN, no a potem dopiero walczyć w finale o Puchar Świata. Tigana. Förster. Briegel. I aut dla drużyny francuskiej. Ayash. Bossis. Amoros. Amoros, wysokość pola karnego, piękne dośrodkowanie. Nikt tutaj nie wychodzi na pozycję. Gra Manuela Amorosa z Monaco stanowi tutaj rewelację. Wpisuje się znakomicie. W meczu z Brazylią grał na prawej obronie, zastępując Ayasha, ale Francuzi nadal atakują. Platini. I Schumacher. Breme. Faulowany przez Stopyrę. Arbiter główny tego spotkania, Luigi Agnolin z Włoch, 43 lata, od 80 roku sędzia międzynarodowy FIFA.
lider. Förster. Alop. Magat. Brigel. Faulowany przez Giresa. Jeszcze raz ta sytuacja. Brigel nie grał w jednym ze spotkań mundialu. Doznał właśnie kontuzji prawej nogi. Trzyma się w tej chwili za nogę. Być może odnowiła mu się ta kontuzja. Alops ustawił piłkę. Odległość od bramki Patsa około 30 metrów. Jakob. Trener Beckenbauer przez większość spotkań mundialowych gra wzmocnioną defensywą. Brigel. Brigel. I fatalnie dośrodkował. Ta wzmocniona defensywa to trzech środkowych obrońców. We wszystkich spotkaniach grają w ten sposób piłkarze Republiki Federalnej Niemiec. Libero, tym wolnym środkowym obrońcą, jest Dietmar Jakobs, a przed nim dwóch zawodników, Förster i Eder. Ale fakt, że ta trójka gra w środku obrony, pozwala piłkarzom RFN na ataki bocznych obrońców, na wspomaganie ofensywy. Tak gra Brigel, który pędzi do przodu. Podobnie grał Bertolt. No zobaczymy, czy w dniu dzisiejszym zastępujący go Bremer będzie grał w tym samym stylu. Brigel. Rolf. Rolf. Higana. Giret. Pelon. Higana. Fernandez. Batiston. Oto na naszych ekranach Patrick Batiston. Piłkarz, który w tym dramatycznym hiszpańskim meczu półfinałowym Francja RFN doznał kontuzji. Ostre starcie. Przypominam Państwu ten incydent z Schumacherem. Wielu twierdziło, że Schumacher za to uderzenie w głowę Francuza powinien otrzymać czerwoną kartkę. Batiston został odwieziony do szpitala. Przed Mistrzostwami Europy we Francji zastanawiano się, czy Schumacher powinien występować w drużynie narodowej, ale Batiston ogłosił w prasie francuskiej, potwierdził to także w prasie meksykańskiej, że nie ma pretensji do Schumachera. Zresztą Schumacher przeprosił Batiston i konflikt został zażegnany. Halo. Rummenigge. Mateos. Breme. Mateos. Magat. Rummenigge. I jaka decyzja arbitra? Protestuje Rummenigge. I rzut wolny z odległości około metra od linii początkującej pole karne drużyny francuskiej. Magat, Rummenigge i Alof. Jest także Förster. Cała czwórka piłkarzy RFN ustawiona obok piłki. Liczny mur piłkarzy francuskich. Arbiter pokazuje dokładnie odległość, z jakiej wykonywany powinien być rzut wolny i odległość, z jakiej stanąć powinni piłkarze tworzący mur. Bremę. Oj, proszę Państwa, ale błąd bramkarza Patsa. Wydawało się, że piłka nieuchronnie stanie się jego łupem. Tymczasem strzał Bremego trafia do bramki.
troszeczkę zasłonięty, padł, przepuścił piłkę pod sobą. Jeszcze raz ta sytuacja, wahali się piłkarze, referent, kto ma strzelać. Ostatecznie strzelił Andreas Brehme, 26-letni prawy obrońca, który zastępuje Bertolda. I nieoczekiwanie już na początku spotkania zespół RFN prowadzi 1-0. Belon, pole karne. Briegel. Eder. Tigana. I jeszcze raz Briegel. Zwracam Państwa uwagę na fakt, że Michelem Platinim opiekuje się Wolfgang Roll, który chodzi za nim jak cień od pierwszego gwizdka sędziego włoskiego. A więc taktyka piłkarzy RFN jest dosyć prosta i przejrzysta. Wyłączenie z gry przez Rolfa Platiniego, wzmocniona obrona i kontratak. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ile dokładnie upłynęło czasu od pierwszego gwizdka arbitra. Dwa zegary elektryczne, które są na stadionie, są nieczynne. Orientacyjny czas. Minęło około 10 minut spotkania. Francja przegrywa 0-1. Wcześniej był faul Belona. A na naszych ekranach Norbert Eder, piłkarz Bayernu Monachium, który dopiero w tym roku trafił do drużyny narodowej. Magat. Briegel. Rummenigge. Rzut wolny dla piłkarzy RFN. Gilles popnął rywala. Eder. Amoros. Belon. Belon. Platini. Gilles i... Woleja, ładne uderzenie. Piłka jednak po strzale maleńkiego Francuza przeszła w dosyć przyzwoitej odległości od bramki. Ale akcja drużyny francuskiej podobała się. Najstarszy piłkarz francuski, Alain Giresse. Większość widzów sympatyzuje za drużyną francuską. Brehme. Rolf. Bosis. Ajax. Platini. I w pobliżu Platiniego Wolfgang Rolf. HSV Hamburg. Ajax. Stopyra. Faulowany przez Rolfa. Rzut wolny wykonywać będzie Platini. Odległość od bramki ponad 30 metrów. Francja RFN. Piłkarze RFN prowadzą 1-0 po strzale Bremego. Platini i Amoros. Ta dwójka obok piłki. Platini, Gires, Platini, Amoros, Rolf, Rummenigge, Rolf, Brehme, Ajax, Gires, Fernandez, Ajax. Gires, Tigana,
Platini. I Giroud w znakomitej sytuacji. Eder zablokował strzał maleńkiego zawodnika francuskiego. Kontra piłkarze RFN. Alok, Brigel. Szybka, dynamiczna akcja. Rummenigge. Nieporozumienie i kontratak Francuzów. Cigana, o którym mówiło się, że już jest cieniem tego Cigany z Mistrzostw Europy, ale proszę popatrzeć, jak gra. Jean Cigana, nazywany przez sympatyków piłki nożnej we Francji muchą. Niezmordowany, pracowity, filigranowy. Urodzony w Bamako, w stolicy Mali. Mając kilka lat, zaledwie przyjechał do Francji, do Marsylii. A w kilkanaście lat później rozpoczął wielką karierę piłkarską. Platini i jeszcze Tosca! Pocisk był w idealnej sytuacji. Widzą Państwo gest rozpaczy Maxima Pocisa. Rekordzista, jeżeli chodzi o ilość występów w reprezentacji Francji. Tę piłkę mógł bez problemu umieścić w siatce. Starał się strzelić szybko, miał dosyć ostry kąt, poczynał sobie nerwowo i nadal RFN po 15 minutach gry z Francją w meczu półfinałowym prowadzi 1-0. Amoros, faulowany przez Mateosa. Batiston. Belon. Proszę, jaka dynamika, jaka szybkość. I pierwszy w dzisiejszym spotkaniu rzut rożny dla Francuzów. Amoros. Belon. Platini. Obok niego Rolf. Eder. Gires. Eder. Znowu Eder. Zablokowany Magat. Bosic. Fernandez. Gires. Do Platiniego. Platini na spalonym. I będzie rzut wolny pośredni wykonywany przez piłkarzy RFN. Nie ulega wątpliwości, że stroną przeważającą w tych pierwszych 17-18 minutach spotkania są piłkarze mistrz Europy, a więc Francji. Stworzyli dwie groźne sytuacje pod bramką RFN. Piłkarze RFN dosyć szczęśliwie zdobyli bramkę. I teraz okazja. Belon po prawej stronie stopyra. Środkiem pędzi Platini. Platini przepuszcza piłkę do Tigany. Stracili tempo akcji Francuzi. Tigana. Nieporozumienie. Rummenigge. Fernandez. Gires. Faul i będzie rzut wolny za niebezpieczne zagranie. Tutaj Państwo widzą, jak sędzia zademonstrował tak zwaną nakładkę w wykonaniu Francuza i rzut wolny wykonują piłkarze RFN. Magat. Alof. Förster. Jakob. Eder. I kolejny rzut wolny dla drużyny RFN. Faulował Ajas. Odległość od bramki spora, podobnie jak przy tej sytuacji na początku spotkania, kiedy bramkę zdobył Bremę. Ta bramka przypomina troszeczkę gola finałowego Francuzów w Mistrzostwach Europy z Hiszpanią, kiedy to Arconada także przepuścił w podobny sposób jak padł piłkę po rzucie wolnym wykonywanym przez Francuzów.
Halo? I doszedł do główki Eder. Ale tak gra środkowy obrońca drużyny RFN i Bayernu Monachium w sytuacjach, kiedy posiadają piłkę. Piłkarze niemieccy atakuje, idzie do przodu. Oto właśnie Norbert Eder, zawodnik zaawansowany, ponad 30-letni, jeżeli chodzi o wiek. Fernandez, Ajas, Batiston, Bosis, Amoros, Igana, Stopyra, Igana, Ajas, Gires, Brigel, Brigel, faulowany. No, Brigel to zawodnik bardzo dynamiczny, świetny start do piłki. Ma za sobą przeszłość lekkoatletyczną. Uprawiał 10-bój, bardzo daleko skakał, prawie 8 metrów w dal. Biegał w 11,5 sekundy 100 metrów. Rolf. Jakob, Rummenigge, Rummenigge, Mateos, Breme, Magat, grać dalej pokazuje arbiter, Batiston, Kigana, Platini. Atakowany tym razem przez Ferstera. Rummenigge. Rummenigge. Jakob. Eder. Brigel. Alof. I Bossi. Alof. Obozis to jest zwycięstwo z tego pojedynku. Gires. Stopyra. Out. Magat. O piłkarzach RFN-u po meczach Monterrey z Marokiem i z Meksykiem mówiło się, że są drużyną mało efektowną. Uwaga, bo to Mateusz, Rummenigge, nie, to jest Rolf, Rolf, dośrodkowanie, Eder, Ajas, Stopyra, piłkarz polskiego pochodzenia, gra w Tuluzie, Stopyra. Ładne, dynamiczne wejście Stopyry na pole karne. I Schumacher. Kigana. Fernandez. Amoros. Gires. Obok niego Breme. Platini. Pilnowany przez Rolfa. Ale są momenty, kiedy zamiast Rolfa atakuje kapitana drużyny trójkolorowej Ferster. Także zawodnik doświadczony, specjalizujący się w grze przeciwko jednemu przeciwnikowi, pełni funkcję tak zwanego plastra. Odległość od bramki Schumachera niewielka, to jest ulubione miejsce Platiniego do wykonywania rzutów wolnych. Około 20 metrów od bramki Schumachera ustawiona piłka. Tylko Pat pozostał na własnej połowie. Wszyscy piłkarze RFN, wszyscy Francuzi poza bramkarzem. I Platini! Tym razem chyba zagrywał do wychodzącego na pozycję partnera. Oto Michel Platini,
który strzelił już 2 bramki w Mistrzostwach Świata w Meksyku. Zwracam Państwa uwagę na fakt, że na boisku pozostają po ostrzejszych zagraniach piłkarzy duże ślady. Boisko jest namoknięte, dosyć miękkie. Podobnie jak w meczu Argentyna-Anglia na stadionie Azteków. Gires. Jakob. Alof. Gires. Belon. Tigana. Ładnie przeszedł Bremego. Tigana. Rolf. Mateos. Alof. Znowu Mateos. Kontra piłkarze RFM, dwójka w ataku, Mateos i Rumenigem, Mateos, linia pola karnego, interwencja, jeszcze Alof, minął jednego z rywali, zagranie do Magata, Magat, jeszcze zagranie i Rumenigem, nie ma stału, piłkarze RFM próbowali wjechać piłką do bramki, gorączkowa akcja, nikt nie zdecydował się na strzał, szybkie tempo. Francuzi atakują, Platini nie ma spalonego, będzie w sytuacji sam na sam, nie, potknął się, stracił tempo. Jeszcze wydawało się, że Gires dojdzie do tego podania i koniec akcji. Jeden z piłkarzy RFN leży na własnym polu karnym. To wszystko odbywało się już wówczas, gdy Platini otrzymywał piłkę. Teraz dopiero arbiter przerwał grę. A więc Rolf, opiekun Platiniego, doznał kontuzji. Sytuacja, kiedy Platini dochodzi do piłki w odległości 30-40 nawet metrów od bramki Schumachera, Rolf dosłownie wychodzi ze skóry, aby przeszkodzić mu w podaniach strzała. Piłkarze RFN zdają sobie sprawę z tego, jaką wartość prezentuje Platini. Jest pełna 20 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania półfinałowego na stadionie Jalisco w Guadalajarze. RFM Francja 1-0. Gra została już wznowiona. Fernandez, Amoros. I ponieważ aby doprowadzić do przerwy w grze, piłkarze RFN wybili piłkę świadomie poza boisko. Francuzi oddali im tę piłkę. To jest ładna sportowa postawa. Zasady fair play obowiązują, mimo że stawka tego spotkania jest olbrzymia. W grę wchodzą także bardzo duże pieniądze. Brigel. Alof. Amoros. Bossi. Tigana. Bossi. Batiston. Leży Fernandez na boisku. Francuzi znowu wybijają piłkę poza obręb boiska. Kontuzjowana lewa noga. Tutaj w tym starciu z Brigelem doznał kontuzji Luis Fernandez. Przepisy mówią o tym, aby kontuzjowanego zawodnika natychmiast znoszono na noszach i opatrywano poza boiskiem, ale sędziowie często są tolerancyjni, dopuszczają do interwencji lekarzy. Gra została wznowiona. Niemcy rewanżują się, proszę Państwa, prawdziwy wersal na stadionie w Guadalajarze. Oddają piłkę Francuzom. Ale to dobrze świadczy o piłkarzach tak jednej, jak i drugiej drużyny. Mimo wielkiego napięcia, mimo wielkiej stawki jest miejsce na dżentelmeńskie postawy piłkarzy. Belon. Tigana. Bremę. Mateos,
Förster do Rummenigge. Tigana, który zdobywa sporo piłek w strefie środkowej boiska. Grać dalej. Förster, Briegel. Eder. Briegel na środku pola karnego mocuje piłkę. Briegel jeszcze raz będzie miał całkowitą sytuację. Rummenigge, pas! Dobrze broni nogami. I Jakob. Mateo. Momentami Francuzi jak gdyby stracili koncept, troszeczkę gubią się. Piłkarze RFN ich wyprzedzają. Są bardziej zdecydowani. Ta bramka szybko zdobyta na początku spotkania dodała skrzydeł piłkarzom Republiki Federalnej Niemiec. Bellon. Platini. Giles. Topyra. Platini blokowany przez Rolfa. Wcześniej był gwizdek sędziego, to trener drużyny RFN, zwany cesarzem. Piłkarz, który wcześniej zdobył wszystkie medale, jakie można wywalczyć na Mistrzostwach Świata. Zajmował wraz z drużyną RFN pierwsze miejsce, zdobywał tytuł Mistrza Świata, Wicemistrza i trzecie miejsce. Jeszcze raz ta sytuacja, arbiter pokazał, że Platini ręką popychał Rolfa. Tigana. Fernandez. Amoros. Gires. Fernandez. Amoros. Fernandez. Tigana. I rzut wolny dla drużyny francuskiej, którą 60 tysięcy widzów dopinguje głośno, krzycząc Francja, Francja. Francuzi zdobyli sobie sympatię tym zwycięstwem nad Brazylią, podstawą na boiskach meksykańskiego mundialu, tą radosną, otwartą, efektowną grą. Jest to zespół, który nie doznał w tym turnieju porażki. Uwaga! Strzał Amoros. Piłkarze RFN przegrali przecież mecz z Danią i nie ulega wątpliwości, że lepiej poczynali sobie w pojedynkach grupowych w pierwszej fazie turnieju. Grali bardziej efektownie. Kiedy to zwyciężyli Szkocję, kiedy to grali z Urugwajem. Magat. Mateos. Magat, Mateos, Alop, Rummenigge, Breme, Mateos i olbrzymia szansa, Rolf w sytuacji sam z pasem, jeszcze Magat, będzie poprawka. Francuzi dosyć nerwowo poczynali sobie w tej sytuacji, starał się wręczyć Ajax, patrz, ale patrzył na posterunku. Brawa dla bramkarza francuskiego, brawa dla zespołu RFN, który przeprowadził dynamiczną akcję zakończoną dwoma strzałami. 12 minut do końca pierwszej części spotkania. Francja przegrywa z RFN na stadionie Jalisco w Guadalajarze 0-1. Stawką awans do finału. Förster. Breme. Mateos. Förster. Breme. Magat. Rolf. Breme. Ale szybszy Amoros. Fernandez.
Topyra. Cigana. Topyra. Uśmiechnięty arbiter. Ten faul piłkarze RFN przypominał podliczek hokejowy. I spalony. Pospieszyli się Francuzi. Wracając do tego, o czym zacząłem już mówić, prasa meksykańska pisze, że zawodnicy RFN grają mało efektownie. Nazywa sposób dotarcia do półfinału piłkarzy RFN doczołganiem się do tej fazy rozgrywek. Jest to dosyć brutalne stwierdzenie, ale bliskie prawdy. Magat. Eder. Magat. Przeszkodził mu Amoros. Francuzi starają się atakować, stwarzać liczebną przewagę większymi siłami i odsłaniają dostęp do własnej bramki. Stąd okazję do kontrataków dla piłkarzy RFN. Kontrataków często prowadzonych przez bocznych obrońców, przez Bremego i Brigela. Bozy. Pelon. Fernandez. A ja. Topyra. Gires. Brigel. Ajax. Jeden z nielicznych zdobywców złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Tę drużynę prowadził Henri Michel, aktualnie trener reprezentacji, który był asystentem Michela Hidalgo. Jakob. Bremę. Ale tak patrząc na poczynania piłkarzy RFN, zastanawiam się jednak nad tym, jaką rolę odgrywa Dimas Monterrey. Drużyna Republiki Federalnej Niemiec poczyna sobie zupełnie inaczej tutaj na stadionie w Guadalajarze, podczas kiedy w meczach rozgrywanych na dużo niższej wysokości, ale w bardzo trudnych warunkach klimatycznych grała ślamazarnie, wolno. Jednak ten klimat, to piekło Monterrey daje się we znaki wszystkim drużynom europejskim. Także Meksykanom, którzy występowali na stadionie w Monterrey, i Marokańczykom. Nie ulega wątpliwości, że mecze rozgrywane właśnie w tym mieście były najmniej efektowne. Platini, obok niego Rolf. Platini dał sobie radę z trzema piłkarzami RFN. Ajax. Batiston. Amoro. Pelon. Cigana. Mateos. 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 Duża dynamika. Prawidłowo powstrzymany przez Amorosa. Atak na marginesie tego rajdu. Kiedyś Mateos był pomocnikiem defensywnym, kiedy grał jeszcze w Borussii Mönchengladbach. Od kilku sezonów gra w Bayernie Monachium i teraz jest tym zawodnikiem, który podrywa kolegów do ataku. Belon. Cigana. I Schumacher. Atakowany przez Platiniego. Bremę. Jeszcze raz strzał Cigany. Magat. Magat. Eder. Alok. I Rumenige miał sytuację strzelecką podbramkową. Rozpaczliwe gesty Bosica. Jeszcze raz ta sytuacja.
Luka tutaj na lewej obronie, a Moroz był przy linii bocznej boiska. Błąd obrony francuskiej. Stopyra. Platini. Obok niego Rolf. Alop. Mateos faulowany przez Amorosa. Mateos nazywany bardzo brzydko moim zdaniem. Prasa sportowa jednak w tych określeniach jest dosyć brutalna. Nazywany przez prasę Republiki Federalnej Niemiec koniem roboczym. No ze względu na pracowitość tego zawodnika, na dynamikę. Kiedy Bayern Monachium opuścił Karl-Heinz Rummenigge, momentalnie klub ten właśnie kupił Mateosa. Około 4 minut pozostało do zakończenia pierwszej części spotkania. RFN Francja 1-0. Magath. Rummenigge. Alof. Alof. Bremę. Zeszła mu piłka z nogi. Niezadowolony obrońca RFN. Muszę przyznać, że spisuje się bardzo dobrze. Dzielnie zastępuje Bertolda. Jakobs i Platini. Bremę. Ferster. Bremę. Magath. Stopyra. Magath. O ile pierwsza faza spotkania należała do Francuzów, teraz w końcówce tej pierwszej części lepiej prezentują się piłkarze RFN. Swobodnie rozgrywają piłkę, stwarzają więcej sytuacji podbramkowych. Francuzi nieco zagubieni. Pozostawiają sporo swobody w strefie środkowej. RFN. Eder. Jakob. Eder. Magath. Interwencja Sa teraz Gigana. Giret. Wyjście na pozycję Platiniego. Giret nie dostrzega swego kolegę. Teraz dopiero zagrywa do niego. Tam jest takie z dwóch piłkarzy RFN. I Bremę, i Ferster. Nie ma łatwego życia w dzisiejszym spotkaniu Platini. Inna gwiazda Ligi Włoskiej, Rummenigge, gra z większą swobodą. Nie ma anioła stróża obok siebie, chociaż teraz jest pilnowany przez Amorosa i faulowany. Oto Karl-Heinz Rummenigge, 31 lat. Po raz 90 w drużynie narodowej RFN. 44 bramki. Brigel. Fernandez. Półtorej minuty do końca pierwszej części spotkania. Giret. Bosis. Kigana. Francuzi często zmieniają pozycję. Ale zaczynają przegrywać pojedynki 1-1. Bremę. Batiston. Bat. Daleko wybiega z bramki. Poza pole karne. Ajax. Stopyra. Ajax. I Platini. Jeszcze będzie Giret.
Nie. To była druga doskonała sytuacja podbramkowa piłkarzy francuskich w tym spotkaniu. Nad spalonym był Ajas, który nie zdążył wrócić. Zatrzymał się na polu karnym. I rzut wolny pośredni dla piłkarzy RFM. Dotychczas w historii finałów piłkarskich Mistrzostw Świata Francuzi grali z piłkarzami RFN dwukrotnie. W Szwecji, kiedy to Gilles Fontaine zdobywał tytuł Króla Strzelców, uzyskał rekordową ilość zdobytych bramek. 13 Francuzi pokonali w meczu o trzecie miejsce RFN 6-3. Ale w Hiszpanii w tym drugim pojedynku triumfowali po dogrywce i rzutach karnych piłkarze RFN. Batiston, Ayas, Fernandez, Topyra, Platini, Fernandez nie zdołał przejąć piłki. Ależ niesamowicie ambitny jest ten piłkarz z Racingu Paryż. Wcześniej Saint-Germain zdobył tytuł mistrza Francji wraz z tym klubem na ten sezon, ale przechodzi do drugiej paryskiej drużyny. Człowiek o żelaznych płucach, piłkarz z 85 roku. Niesamowita wola walki i ambicja. Rolf, Brigel, Eder. Charakterystyczne, że Rolf pilnuje Platiniego, ale w momencie, kiedy piłkarze RFN mają piłkę, opuszcza tego rywala i bierze udział w akcjach. Platini nie biegnie za Rolfem. To powoduje, że piłkarze RFN mają pewną przewagę liczebną w niektórych akcjach. Oto Rolf przy piłce, teraz Eder. Piłkarze RFN czekają na gwizdek kończący pierwszą część spotkania. Amoros, Tigana, Amoros i koniec pierwszej części spotkania. A więc na pewno jest to spotkanie efektowne, widowiskowe, zacięta walka obydwu zespołów. Pierwsze 20, może 25 minut należało do Francuzów, chociaż stracili bramkę. W końcówce tej pierwszej części spotkania do głosu doszli piłkarze RFN. Uważam, że wynik spotkania nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Z dużym zainteresowaniem oczekuję na drugą część spotkania. Ten muzyczny relaks troszeczkę opóźnił rozpoczęcie drugiej połowy, ale piłkarze już od kilku sekund grają. Rezultat nie uległ zmianie. W tym samym zestawieniu grają Francuzi. Piłkarze RFM także w tym samym zestawieniu. Rummenigge przy piłce. Rolf. Gires. Fernandez. Gires. Breme. Eder, środkowy obrońca. Podkreślam jeszcze raz, piłkarze RFN grają trzema środkowymi obrońcami. Jakobs jest tym ostatnim wolnym libero i Twyford Kopezy przed nim. Gires. Leży Fernandez, trzymający się za nogę. Topyra. Mijał już Perstera i został sfaulowany. Karl-Heinz Perster zmienia barwy klubowe. Żona podpisała za niego kontrakt. Będzie grał w lidze francuskiej, w Olympique Marsylia. Aut dla piłkarzy RFN.
Jakob. O Jakobsie mówią dziennikarze Republiki Federalnej Niemiec, że gra dlatego w reprezentacji, iż kiedyś grał w jednym klubie w HSV z Beckenbauerem. I trener, a niegdyś piłkarz tego klubu, powołuje swoich partnerów z klubu. Bremę, dynamika, szybkość, atak prawym skrzydłem, dośrodkowanie i główka Bosisa. Rzut rożny dla piłkarzy RFM. Alof ustawia piłkę w narożniku boiska. Jakobs. Magat. Ajasz. I Bat. Bat, który był bohaterem meczu z Brazylią, znakomicie bronił, dzisiaj jednak popełnił błąd. Tak zmienne są i dramatyczne losy i koleje występów na mundialu poszczególnych piłkarzy. Gires. Platini, obok niego jak cień Rolf, faulujący kapitana drużyny trójkolorowej. Nie zmienił koncepcji gry trener Beckenbauer. Rolf nadal pilnuje Platiniego. Tym razem Platini rezygnuje z wykonywania rzutu wolnego. Piłkę ustawia Bellon. Obok niego Gires. Jest także Ajasz. Platini na polu karnym. Bellon. I rzut rożny. Drugi w dzisiejszym spotkaniu dla Francuzów. Eder, Ajasz, Tigana, Amoros, Fernandez. Wysoko uniesiona noga Mateosa. I rzut wolny będzie wykonywany przez Francuzów z odległości około 20 metrów od bramki Schumachera. To już jest ulubione miejsce Platiniego. Narada w zespole Francuzów. Jest Gires, jest Amoros, jest Platini. Sędzia pokazuje odległość 9 metrów 15 centymetrów. Te 15 centymetrów to z przeliczeń yardowych, bowiem twórcami przepisów gry w piłkę nożną są Anglicy. Platini ponad bramką. Nadal więc Republika Federalna Niemiec prowadzi po 5 minutach drugiej części spotkania z Francją 1-0. Tigana, Gires, Ajasz, Jakob, Magat, Gires, Brigel, Rolf, Jakobs. Jakobs, który debiutował w reprezentacji mając 28 lat w 80 roku we Frankfurcie, właśnie w meczu z Polską. Oto właśnie ten piłkarz, kapitan drużyny Hamburga, przed momentem przy piłce. Eder, Jakob. Eder. Magat. Fernandez. Paul Francuza. I rzut wolny dla piłkarzy RFM. Rolf. Wspaniałe uderzenie 26-letniego piłkarza HSV Hamburg, który nie ogranicza się tylko do pilnowania
wielkiego piłkarza francuskiego Michela Platiniego, ale także od czasu do czasu stara się zagrozić bramce przeciwnika. Żółta kartka dla Magata. Mateo ustawił piłkę w narożniku. Bossi. Magat. Faulowany przez Giresa. Bat sądził, że to piłkarze francuscy będą wykonywali rzut wolny. Decyzja arbitra jest inna. Odległość 19 metrów od bramki Patca i spore grono zawodników ustawionych przy piłce Republiki Federalnej Niemiec. Rummenigge i Magat rezygnują. Jest Briegel, jest Eder i Mateos. Mateos! Jakob, Förster i Toni Schumacher. Batiston. Förster. Eder. Briegel. Alop. Ayaz. Fernandez, Tigana. Przywile i korzyści zastosował arbiter. Teraz także Amoros. Bossi. Premę. I aut dla piłkarzy Refen. Tymi środkowymi obrońcami drużyny francuskiej rzecz charakterystyczna, że zarówno Bossis, jak i Batiston przyzwyczajeni są do tego, że grają rolę libero, a więc tego wolnego, ostatniego obrońcy, który w momencie zdobycia piłki przez zespół bierze udział w akcji ofensywnej, rozgrywa piłkę. Spodziewano się powszechnie, że trener Henri Michel zrezygnuje z któregoś z nich, stawiając drugiego typowego, wysuniętego środkowego obrońcę, jednak udało się pogodzić tych dwóch zawodników grających w podobnym stylu. Ayaz, Giresse, Ayaz. Ayaz, obok niego dwóch zawodników RFN. Wraca Fernandez. Amoros. Tigana. Magat, Rummenigge, Fernandez, Platini, Batiston, Magat, Eder. Rzut wolny dla Francuzów. Giresse, Fernandez, Amoros, Bellon, faulowany przez Bremego. Bellon nie tak dawno, bo w marcu tego roku doznał kontuzji nogi w meczu towarzyskim z Argentyną i zastanawiano się, czy powróci jeszcze do reprezentacji, czy weźmie udział w mundialu. I zmiana w drużynie RFN, miejsce mało dynamicznego i wolnego Rummenigge wchodzi Rudi Völler. Kiedyś Rummenigge miał przydomek Biała Strzała, ale lata minęły i okres świetności ma już za sobą. Zresztą Beckenbauer w dyskusjach przedmeczowych, w dyskusjach prasowych często podkreśla, że brakuje piłkarzowi RFN dynamiki. Giresse.
to właśnie Rummenigge w poprzednich spotkaniach, w większości tych spotkań był, jak tu prasa pisała, luksusowym rezerwowym, a Feller był tym zawodnikiem, który grał w podstawowej jedenastce. Belon, Bosis, Fernandez, Ajacz, cała drużyna RFN na własnej połowie boiska. Bosis, Ajacz, Platini, obok niego Rolf, Platini. Platini sygnalizuje rękoma, że utrzymał się przy piłce i powinien sędzia zastosować przywilej korzyści. Belon, stopyra. Belon otrzyma piłkę od przeciwnika. Belon, Belon do tyłu i to Bremę. Duże zamieszanie pod bramką Schumachera. I kontra piłkarz RFN. Batiston. Atakowany przez Fellera. Nieprawidłowo. Rzut wolny dla Francuzów. 30 minut pozostało do zakończenia spotkania. Nadal RFL prowadzi z Francją 1-0. Tigana. Amoros. Brigel. Uprzedził Alofsa Bosis. Amoros. Fernandez. Gires. Ajacz. Poprzednio dośrodkowywał stopyra bardzo głęboko, wprost w ręce bramkarza. Tym razem Ajacz także niedokładnie. Bremę pomógł sobie ręką. Sędzia tego nie zauważył. Magat. Feller. Brigel, Magat, Feller. To jest charakterystyczne dla obydwu napastników drużyny RFN i dla Lopsa i Fellera, że nie trzymają się kurczowo swoich pozycji, ale często konstruują akcje, biorą udział w grze w strefie środkowej boiska. Brigel, Feller. Stopyra, który wrócił pod własną bramkę. Jakobs. Magat. Brigel. Ferster. Fernandez. Faulowany przez Alofsa, ale sędzia zastosował przywilej korzyści. Podanie do Giresa. Gires ma kłopoty z opanowaniem piłki. Tigana strzelił się tą bramkę pierwszą w historii tej występowej Platini. Ale wcześniej był gwizdek sędziego i sygnalizacja arbitra bocznego. Spalony Platini. Tymczasem Fernandez leży na boisku, doznał kontuzji. Na naszych ekranach Michel Platini. Piłkarz, który uznawany jest za jednego z najlepszych na świecie. Po raz ostatni startuje w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Zapowiedział to przed występem w Meksyku. Od 10 lat gra już w reprezentacji Francji. Zresztą jaką postacią dla Francuzów jest Michel Platini, niech najlepiej świadczy fakt, że jego figura woskowa, jak żywa, znajduje się w muzeum w Paryżu.
trzykrotny zdobywca złotej piłki dla najlepszego zawodnika Europy w 83, 4 i 5 roku. Do pełni szczęścia i do uzupełnienia kolekcji sportowych trofeów brakuje Platiniemu sukcesu na Mistrzostwach Świata. Czy go osiągnie wraz z kolegami? Francuzi przegrywają 0-1. Tigana, Fernandez, ten ma niespożyte siły. Stopyra, obok niego Jakob, Stopyra, Platini ma teraz troszeczkę swobody. Stopyra, pole karne, Stopyra i Schumacher. Stopyra chwyta się za głowę. Na Mistrzostwach Europy we Francji nie grał. Jeszcze raz ta cała sytuacja. Schumacher wybiegł z bramki, ale uwaga, bo jeszcze jedna sytuacja podbramkowa. Znowu Stopyra. Amoros ładnie poradził sobie z dwoma rywalami, ale strzał niedokładny. Gires. Francuzi stawiają wszystko na jedną kartę. Tu na środku jest duży tłok. Brigel. Bossis. Muszą atakować skrzydłami Francuzi. Amoros. Dośrodkowanie, liczą na Platiniego. Platini był bliski. Dojścia do pozycji strzeleckiej. Jeszcze raz ta sytuacja. I out dla piłkarzy Repen. Coraz częściej spoglądamy na zegar boiskowy, ale niestety jest nieczynny. Nadal podaje czas orientacyjny, około 25 minut do zakończenia spotkania. Francja na stadionie Jalisco w Guadalajarze. Francuzi stawiają wszystko na jedną kartę. Fernandez. Tigana. Piłkarze RFN cofnięci na własną połowę. Fernandez na polu karnym. Zagranie do tyłu do Platiniego, ale ciągle te ataki Francuzów prowadzone środkiem boiska. Drużyna francuska zresztą jest fenomenem, jeżeli chodzi o zestawienie ataku. Nigdy nie miała środkowego napastnika. Stawiała skrzydłowych, którzy grali szeroko, starali się dośrodkowywać i w miejsce, w tą lukę, miejsce przeznaczone dla środkowego napastnika, wchodzili zawodnicy z drugiej linii. Platini, Gires, Tigana, Fernandez. Tej słabości drużyny francuskiej, a więc braku ratowych środkowych napastników, trenerzy Michel Hidalgo i Henri Michel uczynili siłę. Uwaga, Batiston. Belon, faulowany. I będzie zmiana w drużynie francuskiej. Opuści właśnie boisko Bruno Belon. A jego miejsce zajmie grający z numerem 20 Daniel Xirep, który gra w Lens. Król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Mistrz olimpijski z tego turnieju. Który ma niewielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji. Gra w niej od 81 roku, ale to jego dopiero piąty występ. Bossis. Tigana. Gires. I Platini. Spalony. Nie ma bramki, proszę Państwa. Oto decyzja arbitra liniowego, potwierdzona przez sędziego głównego i nadal Francuzi przegrywają 0-1. Protesty na widowni. Magat. Tigana i Platini na spalonym, bowiem zawodnik będący na pozycji spalonej i wracający do środka boiska, uciekający z tej pozycji, także jest spalony. Takie są przepisy. Platini jak gdyby się nie zorientował, że do niego będzie adresowana piłka. Faul Amorosa.
Jeszcze 22 minuty mniej więcej do zakończenia spotkania. I słynny trener Beckenbauer, który po raz pierwszy w historii występu drużyny RFN w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata, usunął z kadry jednego zawodnika. Bramkarza rezerwowego Steina. Zresztą sporo praca RFN, a także meksykańska pisała o konfliktach w kadrze zgromadzonej tutaj w Meksyku drużyny RFN. Ale pomimo tych konfliktów grają i to grają dobrze. Stopyra i Förster. Stopyra czeka, aż nadbiegną partnerzy. Jest Ksirep na polu karnym, zagranie do Tigany. Magat, Tigana, Förster faulowany. Bosis. Amoros. Ksirep. Amoros. Ksirep. Jakob chwycił swego rywala za rękę. Włoski arbiter ma duże uzdolnienia aktorskie, bardzo efektownie i dosyć dokładnie pokazuje przeciwnikom Francuzów, jakie popełniają przestępstwa piłkarskie. Nie ma Platiniego, jest Gires i Amoros. Amoros! Batiston i Feller. Ksirep na spalonym. Leży Fernandez. Teraz się podnosi, arbiter nie zezwolił na wprowadzenie na boisko lekarza. Fernandez interweniuje u arbitra głównego, pokazuje, że powinien także liniowy obserwować, co dzieje się na boisku. I gra została wznowiona. Niespełna 20 minut do końca spotkania. Ciągle ta jedna, jedyna bramka przewagi RFN nad Francuzami. Alof. Magat. Alof. Magat. Magat. Tigana. Szóstką atakują Francuzi. Tigana. Obok niego Fernandez. Po prawej stronie Gires. Tigana gubi się jednak w tej całej akcji. Odzyskuje piłkę Stopyra, ale tylko na moment. Mateos i na spalonym aż dwóch piłkarzy RFN. I jeszcze jedna zmiana szykuje się w zespole francuskim. Gires, Ayas. Okazja do dośrodkowania. I opuści boisko Gires. Trener Henri Michel wprowadza na boisko Filipa Förkrista. Także zawodnika Lans, wychowanka tego klubu. Chociaż Förkrist przeszedł po zakończeniu tego sezonu do Bordeaux, do zespołu, który zdobył Puchar France. Henri Michel stawia wszystko na jedną kartę.
na spalonym Feller. Bosis. Amoros. Gana. Fernandez i Brigel. Batiston. Topyra. Schumacher. Alop. Tigana. Ayas. Fernandez. Perkrich na spalonym. Francuzi zdają sobie sprawę z tego, że czas ucieka, że pozostało jeszcze około 16 minut do zakończenia spotkania. Piłkarze RFON często stosują pułapki offside'owe. Mieliśmy tego przykład przed chwilą. Brigel. Magat. Bosi. Ayas. Tigana. Amoros. Fernandez. Amoros. Topyra. I Ksiret. Znowu na spalonym. Bardzo umiejętnie stosują te pułapki offside'owe piłkarze RFM. I w momencie podania rzeczywiście Sirep był wysunięty przed linię obrońców piłkarzy RFN. Faul Tigany. Eder. Już tylko kwadrans do zakończenia spotkania. Brigel. Alof. I rzut rożny. Drugi w dzisiejszym spotkaniu dla zespołu RFN. Etatowym wykonawcą rzutów rożnych jest Lothar Matthäus. Brigel, błąd, ale naprawiony przez Francuzów. Fernandez. Ksirep. Tigana. Magat. Alop. Doszedł do tego podania. Będzi Feller. Dwójka tylko obrońców francuskich. Alop. Zablokowany przez Batiston strzał. Udany świst Francuza, który otwiera piłkę w bardzo efektowny sposób czołowemu napastnikowi Republiki Federalnej Niemiec. Królowi strzelców Mistrzostw Europy w 1980. Perkrich. Rolf, Matthäus, Magat, Brigel, Magat, Magat, Bat, Platini, tym razem obok niego Ferster, Eder. Feller. Amoros. Faulujący
napastnika RFN. Państwo tego nie widzą, ale na środku boiska dyskutują Förster i Platini. Förster jak gdyby pocieszał Platiniego, który biega po boisku ze spuszczoną głową. No zdaje sobie sprawę z tego, że awans do finału Mistrzostw Świata wymyka się z rąk drużynie francuskiej. Mateos i Breme. Odległość od bramki niezbyt wielka. Mateos, Breme i Spad, podobnie jak na początku spotkania, wypuszcza piłkę z rąk. Tym razem jednak bez konsekwencji, a więc nadal Francuzi przegrywają tylko jedną, jedyną bramką. Tigana. Ferkris. Feller. Ajas. Sirep, Batiston, cała drużyna RFN na własnej połowie, Amoros. Ciągle Francuzi popełniają jeden ten sam błąd. Atakują środkiem boiska, licząc na to, że te krótkie podania, te driblingi przyniosą im sukces. Zapominają o atakach ze skrzydeł, o dośrodkowaniach. Ferkris. Ferkris. Tigana minął. Magata, który walczył piłkę i Magat teraz w idealnej sytuacji pędzi w kierunku bramki Batza. Magat, świetna interwencja Amorosa. Ciągle przewagę optyczną, częściej w posiadaniu piłki, są Francuzi. Ale piłkarze RFN od czasu do czasu takimi zrywami kontratakują. Zdaję sobie sprawę z tego, że druga bramka przesądziłaby już losy tego pojedynku. Feller. Pat. Stopyra. Ksirep. Ksirep. Obok niego Mateos. Ksirep. Ale otaczony przez trzech rywali. I rzut wolny dla Francuzów. Zagranie do Fernandesa. Fernandes na spalony. Nerwy dają znać o sobie. Francuzi dosyć żywiołowo atakują, spieszą się. I rzut wolny pośredni wykonywać będą piłkarze RFN. Niespełna 10 minut do końca meczu. Ciągle ta jedna, jedyna bramka strzelona przez Bremego decyduje jak na razie o awansie do finału 13 piłkarskich mistrzostw świata drużyny Republiki Federalnej Niemiec. Feller, obok niego Batiston. Feller. Nie po raz pierwszy Batiston spisuje się znakomicie. Fernandez. W kierunku Platiniego. Alop. Rolf. Rzut wolny dla RFN. Briegel, ale nie z tego miejsca wykonali rzut wolny piłkarze RFN. Magat. Eder. Feller. Briegel. Bosis. Ferkris. Amoros. Batiston. Ajas.
Fernandez nie dojdzie do tej piłki. Brigel. Ajax. Perkris. Sigana. Ajax. Sigana. Siret. I kontratak drużyny RFN. Trzech, czterech piłkarzy RFN przeciwko trójce Francuzów. I offside. Arox na spalonym. Około 7 minut do końca tego denerwującego pojedynku. Francuzi wyraźnie już zmęczeni. Sirep, Sigana, Perkris, Fernandez. Mateos. I Feller na spalonym. Rewanżują się Francuzi piłkarzom RFN za tego rodzaju zagrania przed kilku minut. Sirep. Znowu Sirep. Jakob. Magat. Rolf. Szansa Platini, Rolf pozostał daleko, nie pilnuje Platiniego, dośrodkowanie, ale niedokładne. Chociaż Platini obok Maradony uchodzi za piłkarza, który potrafi zagrać z dokładnością centymetrów. Sigana i out. Już jest pełna 6 minut do końca meczu. Amoros i out. Czy rzut wolny? Rzut wolny dla Francuzów. Amoros. Arbiter pokazuje, że zawodnik francuski oparł się na tym przeciwniku, a był nim Maxime Bossis. Na razie arbiter nie zezwala na wprowadzenie na boisko lekarza. Zresztą dużą ochotę mają panowie z walizeczkami lekarskimi. Starcer leży na boisku i grać dalej pokazuje pan Agnolin z Włoch. Rolf. Perter. Piłkarze RFN starają się do końcowego gwizdka arbitra utrzymać tę przewagę jednej bramki. Popychał Alopsa Amoros. Każdy moment wznawiania gry jest długo celebrowany przez piłkarzy RFN. Zyskują cenne sekundy w ten sposób. Brigel. I grę wznawiać będzie Luis Fernandez. Ajax. Sigana. Perkris. Rolf i Schumacher. Breme. Magat. Fernandez. Fernandez. Amoros. Perkris. Topyra. I rzut rożny. Trzeci w całym meczu, a drugi w tej drugiej połowie dla Francuzów.
około 3 minut do końca spotkania. Chwilę nadziei dla sympatyków mistrza Europy Francuzów. Tigana ustawił piłkę w narożniku boiska. Platini, Topyra i out. Obydwa zespoły odczuwają trudy tego spotkania. Może nie jest to efektowny, wielki futbol, ale uwaga, bo to Perkins i kolejny rzut rożny. Do ostatniej sekundy trwać będzie walka i to jest to najpiękniejsze w tym spotkaniu. Francuzi nie rezygnują. Piłkarze zachodnio-niemieccy bronią ze wszelkich sił swojej przewagi bramkowej. Schumacher, krótkie piąskowanie. Alop, aby zyskać kilkanaście sekund. Wybija piłkę z bok na aut. Batiston. Xirep. Batiston. Platini. Topyra. I szansa Polski. Z odległości 8 metrów w celu. Bardzo lekko. Chwytają się za głowy Francuzi. Żółta kartka dla Fernandesa. Dramatyczna końcówka spotkania. Rzut wolny dla piłkarzy RFN. Około minuty do końca meczu. Minuta dzieli piłkarzy RFN od awansu do finału piłkarskich mistrzostw świata. Czyżby więc bohaterowie przed kilku dni, Francuzi, którzy pokonali trzykrotnych mistrzów świata, Brazylijczyków, mieli odpaść z turnieju? Rolf wybija piłkę na aut. Francuzi dobywają z siebie resztki ambicji, siły, woli walki. Bossis. Nie ma luki. Amoros, driblingi. Dośrodkowanie. Tam szatował Platini. Feller atakowany przez Tiganę. Briegel, okazja do kontrataku. Tigana wyłuskał tę piłkę. Zagranie do Platiniego. Platini nie ma przed sobą nikogo. Dośrodkowanie. Schumacher. Fantastyczna parada Schumachera, która spadł niczym bramkarz hokejowy. Opuszcza pole karne. Zagrywa do swoich partnerów. Tigana. Już tylko sekundy. Arbiter spogląda na zegarek. Platini. Wielki piłkarz, najlepszy piłkarz Europy, Xirep, główka, dramatyczna walka i całkowita, bardzo lekki z voleja. Podenerwany Platini, ruch i gest, którego bym się nie spodziewał po wielkim, dżentelmeńskim Francuzie. Okazja do kontrataku, pas w roli zawodnika, pusta bramka, Feller i tak kończą się marzenia Francuzów o awansie do finału mistrzostw świata, a więc Rudi Feller zdobywa bramkę po błędzie Francuzów, którzy postawili wszystko na jedną kartę. Pas wybiegł daleko z bramki, chciał ratować sytuację i Rudi Feller bez problemu strzela drugiego gola, przesądzając już sprawę awansu. Proszę Państwa, na tym kończy się to dramatyczne spotkanie. Być może nie było wielkiej, efektownej gry w drugiej połowie, ale cóż to był za dramat, jaka uporczywa walka ze strony Francuzów, jaka konsekwencja w obronie, jeżeli chodzi o postawę drużyny Republiki Federalnej Niemiec. A więc piłkarze RFN pokazali dużo lepszą grę niż w poprzednich spotkaniach i znowu doczołgali się, jak pisze prasa meksykańska, do finału mistrzostw świata. Wielki dramat Francuzów uważanych za faworytów, z wielką gwiazdą Platinim. Pokonani opuszczają boisko stadionu Jalisco w Guadalajarze.